W dzisiejszym odcinku będziemy gonić kota, wpisywać się do księgi gości oraz zobaczymy prank od twórcy mapy. A to tylko kilka przykładów easter eggów dodanych do CS-a. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zachęcam do zostawienia suba oraz lajka na tym kanale, żeby pojawiało się więcej takich odcinków. Znajdujemy się już na nowej mapie The Train, ale dzisiaj nie o tym, tylko lecimy do pierwszego easter egga, który znajduje się w tym oto blaszaku z szybami. Wystarczy, że sobie wlecimy tutaj na noclipie, podejdziemy do monitorka i mamy wyświetlane stare zdjęcia Traina. Myślę, że dosyć ciekawy easter egg ukryty. Normalnie tutaj niestety nie można wejść, trzeba sobie poprzeskakiwać. Drugi easter egg na Trainie znajduje się na respie Terro. Jeżeli podejdziemy tutaj do tej planszy rozkładu jazdy, tutaj mamy jakieś rosyjskie nazwy stacji i tak dalej. Gracze to przetłumaczyli i wygląda to następująco. Mamy tutaj wypisane mapy takie jak Inferno, Vertigo, Office, Ancient, Overpass, Nuke, Baggage, Shoots oraz nowe mapy, które prawdopodobnie wejdą do gry. Train, Lake, Cobblestone, Cash oraz Bank. Kolejna ukryta ciekawostka znajduje się na nowej mapie The Whistle. Jeżeli dołączymy do strony CT, wystarczy, że podejdziemy do tego słupka na listy. Weźmiemy jakiegoś scope'a, przybliżymy, tu mamy adres, który możemy wpisać w przeglądarkę. Ja w tym momencie wpisuję to w przeglądarkę i zobaczcie, co się stanie. Przeglądarka odpalona, także wklejam link do tej strony i przenosi nas do piosenki Never Gonna Give You Up. Trzecia nowa mapa i kolejna ukryta ciekawostka, nie lada gratka dla graczy CS-a i osób, które obserwują Twitcha, a mianowicie One Pixela. Na mapie The Edin, jeżeli sobie podejdziemy na takiego longa, mida, coś takiego, tutaj mamy ukryty sklep Gold Gold Gold, Mark and CEO Gold Gold Gold. Jest to oczywiście nawiązanie do One Pixela i jego słynnego Gold 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 Gold. Jeżeli podejdziemy jeszcze bliżej, mamy tutaj ukrytą wiertarkę, co oznacza oczywiście jego słynne Matchmina. Ogólnie mapa The Edin została tak zrobiona, że jest dużo ukrytych takich smaczków. Tutaj na przykład mamy sklep o nazwie Touch Grass, a jeżeli tutaj sobie przelecimy, mamy sklep o nazwie Michael Cock. Warte uwagi są również tablice rejestracyjne samochodów. Jeżeli wylecimy za barierki, mamy tutaj samochód z tablicami rejestracyjnymi ma boss. Bardzo fajne takie urozmaicenie rozgrywki, taka szczypta pieprzu tutaj dodana. Blit and Knife. Kolejna tablica rejestracyjna. No, możecie się domyślić, co tutaj oznacza. Nie będę mówił, bo oczywiście YouTube tego zabrania. A my przechodzimy dalej. Wychodzimy z respa Terro, zmierzamy do tego śmietnika i tutaj mamy grafikę Hi, I have no idea what to make graffiti about anymore. I mamy lekką grafikę na śmietniku, czyli twórca nie wiedział oraz nie miał pomysłu, co tutaj dodać, to dodał coś takiego. Zmierzamy na kolejną mapę, gdzie jest naprawdę fajna ciekawostka oraz warta uwagi. Dobra, znajdujemy się już na mapie, która kiedyś już była dostępna w CS-ie przy operacji. Jeżeli wyjdziemy z respa Terro, pójdziemy w tym kierunku do tej takiej stodoły. Tutaj mamy coś takiego jak guestbook i tutaj mamy kod QR. Po zeskanowaniu tego pojawia wam się form z Google'a, do którego możecie się wpisać i już pokazuję wam, jak to wygląda. Po zeskanowaniu kodu QR możemy wpisać się na księgę gości właśnie poprzez ten formularz. Pierwsze pytanie to, kiedy odwiedziłeś mapę Bazalt? Zaznaczam 15 listopada, bo to właśnie wtedy nagrywam ten materiał. Następnie imię, nazwisko, my wpisujemy oczywiście Maniek, gdzie się znajdujesz? Polska, Polska, Polska. Twoja osobista wiadomość maksymalnie 80 znaków, to wpisujemy Polska górą, pozdrawiamy z IT. I taką wiadomość przesyłamy, księga gości i będziemy gościć w takiej księdze. Znajdujemy się już na ostatniej mapie, gdzie jest ukryte najwięcej ciekawostek, a zaczniemy od tego tutaj pchlarza. Mamy tutaj takiego kotka, którego możemy sobie gonić. Zobaczcie, podchodzimy do niego, tu mamy grafikę, że on sobie uciekł i jak go znaleźć. Schodzimy tutaj, bierzemy kopertę, bierzemy klucz, musimy zejść teraz tutaj do recepcji, otworzyć skrytkę, wziąć taki klucz, następnie musimy się udać na bombsite. Bombsite mamy tutaj i tu mamy skrzynkę elektryczną od prądu, wkładamy klucz, przekręcamy ten klucz i teraz odblokowała nam się możliwość wzięcia klucza do pokoju. Żeby wziąć ten klucz, musimy udać się na respa CT, co jest tutaj i tutaj. Tu mamy taki boksik, otwieramy go, bierzemy klucz, naciskamy czerwony guzik, nie chce się nacisnąć, nacisnął się i tutaj mamy również jednego easter egga, jest to po prostu kura oświetlona. Jak już zabraliśmy kluczyk do pokoju, to teraz musimy się do niego udać. Jest to pokój numer 8, najszybciej będzie dostać się do niego właśnie tak o. Jesteśmy już pod pokojem, klikamy E, przechodzimy do środku, do środka pokoju i tutaj okaże nam się ten pchlarz. Jest sobie tutaj,
Jeżeli będziemy podchodzić bliżej, on nagle ucieka. W tym pokoju jest również ukryta jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie jeżeli podejdziemy sobie do tego lustra, za nami pojawia się postać, odwracamy się, nie ma tej postaci, ale w lustrze się ona odbija i idziemy do kolejnej ciekawostki. Kolejne dwa easter eggi znajdują się obok siebie, mianowicie pierwszy jest od razu tutaj, to od razu do niego podejdziemy. Jest to plan ewakuacji budynku w razie jakiegoś pożaru. Jest napisane, że jesteś tutaj i twórca dopisał too lazy to draw, czyli jest zbyt leniwy, żeby to narysować i prosi Valve, żeby to naprawić. Druga ciekawostka znajduje się dokładnie obok tutaj w budce, mianowicie jest tutaj w tej książce. Mamy tutaj napis Free Default Female Agent Skins. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś nagrywałem o tym shortsa. Zobaczcie, o czym to było. Zawodniczki w tej sprawie napisały list do Valve z prośbą o dodanie bezpłatnego kobiecego skina. W liście napisane jest, że również czują się dyskryminowane. W zeszycie mamy również dopiski od innych graczy, czyli na przykład, żeby wprowadzić tryb ciemny do fleszy, żeby zredukować głośność flesza. Na monitorku obok tego zeszytu mamy napisane CSGO Server 128 Ticket i przechodzimy do ostatnich dwóch ciekawostek na tej mapie. Na respitero za drzwiami z numerem 2 znajduje się po prostu napis czas leci, nie czekaj na niego. Jeżeli przelecimy przez tą ścianę i wejdziemy w ten napis, mamy po prostu napis why, czyli dlaczego, i przechodzimy do ostatniej ciekawostki w tym filmiku. Znajdujemy się już na dachu mapy, tutaj właśnie w tym miejscu był ten kod i tutaj w tym miejscu mamy ukryty ostatni easter egg. Jest to kartka z poszukiwaniem właśnie tego kota. I gdzie możemy znaleźć takiego kota? Jeżeli mecz się skończy, ten kot po prostu wejdzie w ekran końcowy nam pod nogi.